Cześć Wam. Dzisiaj fajna pogoda i fajny trening, więc zabiorę Was razem ze mną i pokażę, co i jak wygląda i mój nowy rower. Jesteśmy już na miejscu. Opowiem Wam jeszcze o moim rowerze, na którym będę robił dzisiaj cały trening. Jest to rower NS Bikes Synonym. Rower trailowo cross country, 120 skoku. W sumie najbardziej podstawowa wersja i w sumie najbardziej mi odpowiada. Jedyne co zmieniłem, to wsadziłem korbę z pomiarem mocy od Impic. Bardzo chciałem od dłuższego czasu mieć taką korbę z pomiarem mocy w rowerze, którym będę mógł w zasadzie sprawnie zjeżdżać po trasach. Dlaczego taka? Przede wszystkim jest bardzo lekka. Pasuje do prawie wszystkich rowerów, mieści się też w Definie, do którego docelowo będę chciał ją przerzucić. Jest to pomiar mocy na dwie strony. Do tej pory miałem pomiar mocy tylko w rowerze gravelowym, w moim ragu od NS-a. Teraz już mam w rowerze cross country, dlatego mega się cieszę i już w sumie przetrenowałem tak koło 2 tygodni. Zrobiłem kilka treningów, żeby zobaczyć, co i jak na tej korbie wygląda, jak to wygląda też w aplikacji Garmina. Jest super, tak naprawdę jadę na takich watach, jak powinienem pod górę, a później w dół mogę mega cisnąć. Naprawdę rower daje mnóstwo fanu i przede wszystkim jest mega skoczny, mega lekki, mega zwinny. Dlatego to jest naprawdę dobra opcja, jeśli chodzi o trening. No i ja już zacząłem właśnie rozgrzewkę. Rozgrzewka wygląda tak, że jadę sobie jeden podjazd na 250 do 280 watów. Później robię jeden zjazd, 5 minut mocniej, czyli tak 350 z 3 przyspieszeniami. Później mam w planie koło 10 startów z zatrzymania i 2 minuty przerwy po tym, po każdym takim starcie. Później będę chciał to przenieść na trasę, czyli będę robił mega luźny podjazd, ale zjazd będzie bardzo dynamiczny z przyspieszeniami po każdej bandzie, na każdym praktycznie możliwym płaskim miejscu. A mimo wszystko będę chciał zachować taką świeżość na trasie i odpoczywać tam, gdzie będę mógł, żeby też złapać takie flow i tak dalej. Także całość postaram się nagrać. Na razie sobie pierwsze minuty lecę na 270. W miarę wysoka kadencja, żeby rozruszać nogę i no i co, no i dalej. No i zaczynamy zjazd pierwszy w sumie. Warm wygląda mega fajnie. Jest trochę ślisko, trochę grząsko. Ale jest miękko. Nie ma za wiele przyczepności z tyłu na do hamowania, bo się mega zapycha bieżnik. Pogoda za miliony. Szkoda, że tak późno, bo dopiero pod koniec marca, ale i tak jest już mega fajnie. Z takich przemyśleń, co jest jeszcze fajne z pomiarem mocy przy takim treningu, że jak zacznę powiedzmy z 380 W przez 5 minut, żeby to utrzymać, nie muszę już polegać na swoim jakimś odczuciu albo odczuciu zmęczenia,
tylko cały czas pilnuję tego, żeby trzymać się w zakresie. Nie ma żadnego oszukiwania. Cały czas jest praca bardzo równa. I jak czuję, że słabnę, to też to widzę na komputerze. Szybki refuel, czyli Isodrink, dwie tableteczki, cyk, woda, oczywiście z kranu, enduro żelik i lecimy. No i tak to jest.
No i w zasadzie tyle, zrobiłem wszystko to, co chciałem. Trening w sumie w 100% poszedł tak, jak sobie to wymyśliłem. Jestem mega zajarany tym rowerem, bo tak naprawdę idzie tak jak zwykła endurówka. Na wszystkich trasach, kurde, jest mega zabawa. Jest mega sztywny, mega szybki. Pomimo małego skoku, pomimo takich bardzo leciutkich oponek z bieżnikiem, jest naprawdę mega, mega szybki, daje super dużo frajdy. No i co? Jestem, kurde, na maksa szczęśliwy, że mogę na nim trenować. Pomiar mocy działa świetnie, wszystko bez żadnych zakłóceń. Mega fajnie. Tak to się prezentuje. Teraz czas na małe uzupełnienie węglowodanów. Ile spadamy do domu?